Witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale. Jest wtorek, godzina 11:43. Rafuś. Niedawno wstałam, bo musiałam sobie odespać nieprzespaną noc. I co? W ogóle widzieliście na tych wstawkach paczkę urodzinową, którą dostałam od najcudowniejszej osoby z Bookstagrama, od Natalki. No po prostu jak ja to otworzyłam, to szczena mi opadła, bo to jest najpiękniejsza paczka, jaką kurde dostałam w swoim życiu. I ja muszę się wam pochwalić tymi rzeczami, co dostałam. Przepraszam, Messenger. Dostałam tak. Skarpetki w kawę. W kawy. Dostałam krem do rąk mandarynkowo-malinowy. Dostałam świeczuszkę zapachową. To są chyba owoce leśne. Dostałam spinkę do włosów. Dostałam przepiękną w ogóle kartkę z życzeniami i czytając, no dosłownie się wzruszyłam. Nie miałam siły trzymać łez na wodzy. Dostałam maseczkę. Dostałam ultra urocze zakreślacze i oczywiście do tego znaczniki, także będzie kreślone w książkach i zaznaczane. Dostałam również gumeczki do włosów. Przepiękne kolory, bardzo mi się podobają, szczególnie ten brudny róż. Uwielbiam ten kolor, ale ta zieleń też jest ekstra. I dostałam również książkę True Crime. Rozmowy z seryjnymi mordercami, mrożące krew w żyłach, studium z wyrodnialców. Cześć, Rafuś! W ogóle naprawdę odebrało mi mowę, kiedy otworzyłam tą paczkę, jak zobaczyłam te prezenty. Naprawdę, ja mam takie szczęście do ludzi. Ja Natalce wysłałam prezent na święta, tak w ramach pewnych podziękowań. Ale w ogóle ta paczka urodzinowa na moje 26 urodziny przeszła moje najśmielsze oczekiwania i ja nie mogłam nie pochwalić się tą paczką tutaj z wami. Życzę wam naprawdę takich ludzi wokół siebie, takich dobrych, radosnych, szczerych, którzy podchodzą do ciebie z szacunkiem, z uśmiechem. No cóż, Natalko, jeśli to oglądasz, to ci bardzo dziękuję jeszcze raz. Po stokroć w ogóle już dostałaś ode mnie podziękowania, ale naprawdę, no, co ja mogę powiedzieć, to jest boskie po prostu, to jest ta paczka i w ogóle to jak była zapakowana w takie papierki i takie fajne coś, to są takie kwiatki jakby zasuszone, wow. Jest czwartek, godzina 10:54, a oczywiście standardowo mam ze sobą kawkę i przyszłam wam opowiedzieć o dwóch książkach. Przede wszystkim, może zacznę od Cieszę się, że moja mama umarła, Janet McCarthy. Ja czytałam tę książkę miesiąc temu.
przed świętami i wciąż nie mogę jej przetrawić. Ta książka tak mocno zakorzeniła się w mojej głowie i w moim sercu, że naprawdę to nie mieści się w głowie i tym bardziej cieszę się, że moja polecajka, moja rekomendacja znalazła się tutaj na skrzydełku. Jest tutaj mój blerb wśród naprawdę fantastycznych twórczyń. Czytałam tą książkę i zadawałam sobie pytanie, jak matka może robić dziecku coś takiego? I w imię czego? W imię miłości, w imię troski, w imię, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa, w imię opieki, nie wiem. Nie potrafię usprawiedliwić tego, co matka robiła Janet. I wiecie, ja Janet McCurdy widzę jako Sam w serialu Nickelodeon iCarly. Bardzo lubiłam ten serial. Tak samo serial Sam i Kat. I jakbym teraz miała włączyć iCarly po lekturze, cieszę się, że moja mama umarła, to nigdy w życiu nie spojrzałabym już tak samo na bohaterkę i na aktorkę, tak jak to było przed lekturą. Ta książka, tak jak tutaj Alex napisała, może przeczytam wam jej blerba. Autorka zdejmuje brzemię bolesnych doświadczeń nie tylko z siebie, ale i ze wszystkich dzieci, które żyją w przekonaniu, że jedyną drogą do uzyskania miłości najbliższych jest spełnianie ich oczekiwań. Zgadzam się bez dwóch zdań tutaj ze słowami Alex and the Books. Ta książka jest głosem wszystkich tych dzieci, które spełniają oczekiwania dorosłych, tak żeby, nie wiem, zdobyć ich miłość, zdobyć ich opiekuńczość, zdobyć ich uwagę. I to jest bardzo krzywdzące, kiedy dziecko musi coś robić wbrew sobie, natomiast dziecko nie zdaje sobie też sprawy, że może postąpić inaczej, że to wcale nie jest nieposłuszeństwo, a jakby walka o samego siebie, o swoją dorosłość, o swoją dojrzałość. Ta książka nie jest komfortowa i nie będzie książką komfortową, więc jak już powiedziałam w ostatnim vlogu, jeśli jesteście w takim słabym momencie swojego życia, gdzie źle się czujecie, zarówno fizycznie czy psychicznie, a chcecie tą książkę przeczytać, to może odsuńcie trochę lekturę w czasie, bo ta książka może was jeszcze mocniej zdołować. Od początku do końca tej książki, czyli od dzieciństwa do uzyskania wolności przez Janet, mamy szereg różnych trigger warningów. Mamy tutaj zaburzenia odżywiania, alkoholizm, śmierć rodzica, body shaming, schizofrenię, takie zachowania narcystyczne, przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, molestowanie seksualne, taką traumę religijną. Naprawdę ta książka jest jednym wielkim trigger warningiem i ja chciałabym po prostu, żebyście o tym wiedzieli, żebyście wiedzieli, z czym to się je. To nie jest łatwa książka i to nie będzie łatwa książka. Więc jeśli czujecie się na siłach, żeby sięgnąć po Cieszę się, że moja mama umarła, to śmiało to zróbcie. To jest jedna z najlepszych książek, jakie czytałam. To jest non-fiction, to jest literatura faktu. Tutaj dziewczyna, nie wiem, z taką wielką odwagą, wielką siłą spisuje swoje życie, które było naprawdę ciężkie. Ona nigdy nie chciała być aktorką, chciała być pisarką, no ale spełniała oczekiwania swojej matki. A jeśli dobrniecie do końca, to ten tytuł Cieszę się, że moja mama umarła będzie miał dla was sens i będzie miał dla was takie wielkie znaczenie. Zrozumiecie, o co Janet McCurdy w ogóle chodziło. Bardzo wam ją polecam. Dajcie mi znać, czy macie w planach. Cieszę się, że moja mama umarła. Skończyłam sobie wczoraj również Upierz. Tutaj już nie jest tak wesoło. Dałam finalnie tej książce, temu dziwnemu kryminałowi, 2 gwiazdki na 5. Jest to moje pierwsze rozczarowanie tego roku. W styczniu tego miesiąca bardziej niż roku. Jakby ta książka nie ma w ogóle żadnego klimatu, nie ma nastroju. Ta książka dla mnie w odbiorze była taka mdła po prostu. Może to też nie jest pozycja dla mnie, może to nie jest kryminał dla mnie. Chociaż ta książka miała naprawdę wielki potencjał i ta akcja rozgrywa się na urczysku, na Mazurach, w domku. Mamy też takie wierzenia i legendy małomiasteczkowych ludzi i to wszystko oczywiście ze sobą ma jakiś tam związek. Mamy mnóstwo bohaterów, którzy
których losy, których rola w ogóle w tej powieści wyłania się na samym końcu. Natomiast ja tego nie kupuję. Po prostu. Ja nie ukrywam, że troszeczkę się przy tej książce nudziłam, ale wiem, że na pewno są wśród Was osoby, którym Upierz może się spodobać. Nie wiem, co mogłabym Wam o tej książce powiedzieć, szczerze mówiąc, bo ja nie mam nic do dodania, oprócz tego, że ta książka była dziwna i totalnie nie dla mnie. Jeśli lubicie takie małomiasteczkowe klimaty, takie uroczysko, mazury, bohaterów, którzy trudnią się w planszówkach, wymyślają te gry i są sławni. Te gry też nie są jakieś pierwsze lepsze, nie są błahe, dlatego że odwołują się do czasów przeszłych, jeśli chodzi o Polskę, o wojnę, o różne takie zagadki kryminalne, więc te planszówki naprawdę mają mocny wydźwięk w tej książce i też przez to, co dzieje się w domku na tym uroczysku w Upierzu. Więc jeśli czujecie, że to książka dla Was, to po Upierz Adama Węgłowskiego śmiało sięgajcie. No ale to akurat nie była książka dla mnie. Jest czwartek, godzina 11. Idę też na Instagramie otworzyć dwie paczuszki, które tam są. Ja Wam oczywiście te książki, kiedy otworzę, pokażę. I też czytam sobie na przyszłotygodniową premierę, która będzie miała premierę 1 lutego. Jest to książka To mnie zabije. Tutaj wklejam okładkę. Kurczę, jakie to jest świetne. Wczoraj przed snem przeczytałam 60 stron. Jest na samym początku. Mamy tutaj czterech bohaterów. Matyldę, Klaudię, Natalkę i Dominika. I ciekawa jestem, w którym momencie tego thrillera losy tych bohaterów zaczną się ze sobą łączyć w jakiś sposób. Mam nadzieję, że będą się łączyć, albo może ta książka mnie zaskoczy w zupełnie innym momencie. Mamy tutaj Matyldę, która jest sex workerką. Chodzi o to, że ona prowadzi takie transmisje online, które są pornograficzne, które są erotyczne i ona się tym trudni. Po drugiej stronie mamy Klaudię, którą Matylda właśnie znalazła, kiedy wyrzucono ją z samochodu. Klaudia jest ofiarą przemocy domowej ze strony swojego męża, który jest despotyczny, który ją po prostu terroryzuje i ona uciekła. I ktoś ją porwał i zrobił z nią to, co zrobił. Po drugiej jeszcze mamy Natalię i Dominika. Dominik jest policjantem, natomiast Natalka nie wiem, kim jest jeszcze. Kiedy to czytam, to ma ona 16 lat i odkrywa swoje ciało. I powiem Wam, że poznawanie losów, w ogóle poznawanie losów i samych bohaterów, samych ich cech charakteru jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. I to, co właśnie dzieje się w ich życiu, jeśli chodzi o jakieś takie kryminalne aspekty, to mnie to mocno tak intryguje, że ja nie mogę się od tej książki oderwać. Czuję, że to będzie dobry thriller, natomiast przede mną jeszcze 290 stron, więc no dość sporo, dużo się już tutaj może wydarzyć, ale daję znać, że taka książka będzie miała premierę w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć jeszcze w tym vlogu i wtedy bym Wam o niej więcej opowiedziała, ale na razie zaznaczam, że takie coś dobrego niedługo wyjdzie. Przyszłam sobie do pokoju rodziców, w sensie do salonu, układać puzzle z Disneya z fantastycznym wzorem Belli. Jestem po prostu zakochana w tym wzorze i ja jestem ciekawa, czy będzie on łatwym wzorem, dlatego że te wzory z Disneya są przepiękne, ale naprawdę czasami dają w kość. To jest 500 elementów, więc myślę, że nie będę miała problemu, ale chciałabym sobie jeszcze kupić kilka puszek właśnie w sensie Schmidta z Disneya, dlatego że
Te w puszkach mają 500 elementów i są naprawdę boskie. Jeśli szukacie takich wzorów, polecam wam zajrzeć na stronę Puzzle Premium. Tam znajdziecie na pewno coś dla siebie. Ja słucham sobie Kryminatorium, odcinek o warszawskiej tancerce. Na razie sobie segreguję puzelki względem tych takich wypustek. Tutaj na przykład mamy dwie, tam mam jeden, tam mam dwie wypustki, ale w sensie taki kształt i trzy, cztery i tak dalej. Tak mi po prostu łatwiej się układa. Rozkładam te puzzle, w sensie je segreguję, idę sobie robić kawę i dalej będę układać. Standardowo witam się z wami w sobotę z kubkiem kawy i z opinią na temat książki, na temat thrillera psychologicznego, który był inspirowany filmem Leon Zawodowiec, czyli To mnie zabije. Ten thriller jest świetny, dałam finalnie tej książce 4 gwiazdki na 5. Naprawdę on mnie tak wciągnął w swoje takie narkotyczne macki, że sama byłam w szoku, szczególnie, że nie spotkałam się jeszcze z takim thrillerem, gdzie mamy motyw seks, kamerki, a kobiet, które po prostu tym się trudnią i to jest ich praca. Główną bohaterką jest tutaj Matylda, od niej tak naprawdę w tej książce wychodzimy od samego początku. Poznajemy jej życie i pewnego dnia jakby to, co znała do tej pory, zmienia się o 180 stopni, z tego względu, że na jej oczach kobieta została wyrzucona z samochodu, naga, związana, okaleczona i tym samym została wciągnięta w pewną grę, z której nie może się wycofać. I tą dziewczyną była Klaudia, która również uciekała przed swoim toksycznym mężem. On po prostu znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie, a także seksualnie. Mamy tutaj również w tej książce życia Natalii, Dominika i właśnie Klaudii. Mamy te perspektywy, które w pewnym momencie książki się zazębiają gdzieś w życiu jednej bohaterki, pojawia się bohaterka na przykład Matylda. Ta książka ma takie trigger warningi jak gwałt, alkoholizm i przemoc wszelkiego rodzaju, zarówno fizyczną, psychiczną, seksualną. Książka przesiąknięta jest właśnie seksem, brutalnością, przesiąknięta jest narkotykami, alkoholem, przyjemnością, orgazmem. Naprawdę ta książka jest taka, możemy powiedzieć, brudna, ale fantastycznie zgrywa się okładka z klimatem tej pozycji. Naprawdę ja byłam, ja jestem ukontentowana, bardzo mi się ta książka podobała, byłam wciągnięta od początku do końca. Wspomniałam wam o tych trigger warningach i wam naprawdę mocno ten trigger rekomenduję. Bardzo dobrze mi się go czytało i spędziłam z nim naprawdę fantastyczne godziny. Przeczytałam tą książkę dosłownie w 2 dni. Ta książka jest właśnie inspirowana kultowym filmem Leon Zawodowiec. Ja oglądałam kiedyś ten film, ale nie do końca go pamiętam i chciałabym sobie po prostu ten film odświeżyć. Ode mnie 4 gwiazdki na 5. Bardzo, bardzo, bardzo wam go polecam. Premiera 1 lutego. Kiedy to oglądacie, to jutro, w poniedziałek, mam egzamin pierwszy w sesji Historia resocjalizacji. Jeszcze się nic nie uczyłam. Muszę dzisiaj coś poczytać, ale jest to test, więc tak tylko pobieżnie jakieś tam szczególiki poczytam. Natomiast drugi egzamin mam 2 lutego i to będzie już hardcore, bo jest to diagnostyka resocjalizacyjna. Nienawidzę tego przedmiotu, nienawidzę, ale
Mam tylko te dwa egzaminy, więc później bym miała miesiąc przerwy i chciałabym zdać tę diagnostykę w pierwszym terminie, chociaż nie wiem, czy mi się to uda, no bo ten przedmiot idzie mi naprawdę bardzo opornie, tym bardziej, że mamy taką babeczkę, która lubi robić ludziom pod górkę. No ale zobaczymy, co się, jak się nauczę i zdam, to będzie super, a jak nie, no to poprawię, będę miała dużo czasu też na poprawę, w sensie na naukę do poprawy, ale mam nadzieję, że uda mi się te dwa egzaminy w tym tygodniu zdać i mieć po prostu miesięczny chill. To będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie mi koniecznie znać, czy sięgniecie po To mnie zabije, czy sięgniecie po Upierz i czy sięgniecie oczywiście po Cieszę się, że moja mama umarła. Bardzo Wam dziękuję, że tego vloga oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!